Posłuchajcie mnie. Chcę wam powiedzieć dzisiaj o Ewangelii, o prawdzie, która uratowała mój tyłek. I jeżeli Ewangelia połączy się z twoją wiarą, to będzie moc Boża do twojego życia. To będzie torpeda do twojego życia. Nazywam się Anita Rochniak i 4 lata temu poznałam Jezusa Chrystusa. Jeśli myślisz, że jesteś zbyt dobry lub zbyt zły, to chcę ci powiedzieć, że jedno, drugie to bzdura. Jeśli chodzi o zbawienie, powiem ci prawdę. Powiem ci prawdę o zbawieniu. Ja przez wiele lat byłam oszukiwana. System powiedział mi, że jeżeli będę dobrym człowiekiem, to może zasłużę na niebo. Może zasłużę na zbawienie. Ale chcę ci powiedzieć, że zbawienie jest za darmo. Za darmo, nie z uczynków. Żebyś nie mógł się przechlubić. Żebyś nie mógł zasłużyć. Jeśli chodzi o nasze ludzkie zasługi, jeżeli by chodziło o nasze uczynki, to zasłużyliśmy sobie na śmierć. Wiecie, jeśli choć popełniłeś jeden grzech w swoim życiu, jesteś winny. I właśnie po to przyszedł Jezus Chrystus. Zszedł na tą ziemię. Żył bez grzechu przez 33,5 roku. Ale mimo to zginął na krzyżu. Dlaczego zginął na krzyżu? Przecież był święty. Przecież nie popełnił żadnego najmniejszego błędu. Chcę ci powiedzieć, że on zamienił się z tobą. On zapłacił za twój grzech. On zapłacił za twoje winy. Tam na krzyżu wykonała się wymiana krzyżowa. On był sprawiedliwy. Ale zapłacił. Zapłacił za twoją niesprawiedliwość. Na tym opiera się zbawienie. Ja przez całe swoje życie starałam się być dobrym człowiekiem, bo myślałam, że wtedy coś ugram. Myślałam, że jak będę dobra, to Bóg na mnie spojrzy. Ale Boga spotkałam 4 lata temu. Nie kiedy robiłam dobre rzeczy, ale kiedy się ukorzyłam, kiedy spokutowałam z tego, że żyję tak naprawdę bez Niego i zawołałam o pomoc. Kiedy zawołałam: Jezu, jeśli Ty w ogóle jesteś żywy, to przyjdź i zmień moje życie. Wtedy poznałam Jezusa Chrystusa. Nie poznałam Jezusa Chrystusa w kościele, ale w swoim pokoju, kiedy byłam szczera. Chcę ci powiedzieć, że jeżeli będziesz szukał, to znajdziesz. Nie wierzę w taką bzdurę, że szukasz, a nie znajdujesz. Jeżeli kiedyś zadałeś sobie pytanie: Boże, czy Ty w ogóle jesteś? To chcę ci powiedzieć, że teraz ja jestem odpowiedzią na twoje pytanie. Bóg jest. Zawołaj dzisiaj do Niego. Bądź szczery z Nim. Powiedz do Niego to, co ja. Boże, jeśli jesteś, to przyjdź. To przyjdź i zmień moje życie. Jezus Chrystus jest moim Panem i jest moim Zbawicielem. I może być twoim Panem i być twoim Zbawicielem. Tu chodzi o szczere serce. Tu nie chodzi o religię. Tu w ogóle nie chodzi o religię. Tu chodzi o ciebie. Póki chodzisz na tej ziemi, masz czas, aby podjąć decyzję. Teraz, kiedy mnie słyszysz, w sercu podejmujesz decyzję. Czy ufasz temu Bogu? Czy chcesz Go poznać? Czy odrzucasz Ewangelię? Teraz podejmujesz decyzję. Chcę ci powiedzieć, że póki tu jeszcze chodzisz, masz czas. Ale kiedy umrzesz, już nic nie zrobisz. Bóg jest sprawiedliwy. I jest tak sprawiedliwy, że staniesz na sąd po śmierci.
i już nic nie dołożysz. Nie będą miały znaczenia twoje dobre uczynki, to czy byłeś wykształconym człowiekiem, jaki miałeś statut społeczny. O twoim zbawieniu decydować będzie to, czy przyjąłeś ofiarę Jezusa Chrystusa na krzyżu. Czy Jezus jest twoim Panem i Zbawicielem. To jest prawda. Zawołaj do Boga i weź zbawienie, które już jest dla ciebie przygotowane.